Jeszcze tylko kilka chwil i będzie można zapomnieć o całym świecie. Lada moment. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Lech Poznań zmierzy się z Borussią Dortmund. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Borussia teraz gra dalej. Sędzia dobrze puszcza grę. Wjeżdża jak w masło. A sędzia nie miała tutaj wątpliwości. Dyktuje rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karny... I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Nie udało się utrzymać przy piłce. Malen. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Tak, ależ się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni, rywalom będzie trudno wyrównać. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Czy teraz złapią kontakt? I proszę, bramkarz był na miejscu. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Haller. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Poradził sobie z przeciwnikiem. Haller. Adeyemi. Przy piłce Borussia Dortmund. Mats Hummels. Emre Can. Marcel Sabitzer. Traci tę piłkę. Sędzia nie gwiżdże faulu. Dortmundczycy utrzymali się przy piłce. To była próba zaskoczenia bramkarza. Borussia teraz gra dalej. Sędzia dobrze puszcza grę. Mats Hummels. Karim Adeyemi. No i odjechał teraz z piłką. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał. Piłka do Alera. Broni. Dobrze. Głęboka ta centra z narożnika. No i nici z tej dobrej akcji. Uwaga! Musi to wykorzystać! I mamy rzut rożny dla Borussii. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Nie ma! Piłka odbija się, wychodzi poza boisko. Ponad 7 metrów szerokości ma bramka, ale najwyraźniej i tak za mało. Hummels. Süle.
Bensebaini. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. Piłkarze kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Niezła próba wrzutki na dalszy słupek. Ale jednak piłka w rękach bramkarza, to on doszedł do centry jako pierwszy. I strzał na bramkę. Znakomita interwencja. Znakomita. Słupek, co się dzieje? Kto ma piłkę? Tak to powinno się robić w obronie. Czy da kibicom nadzieję? Tak, świetnie teraz bramkarz. Rzuca teraz w szesnastkę. Oj, proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Mamy teraz wynik 2-1. Malen. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Malen. Malen. Malen z piłką. Ależ okazja teraz. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Lech Poznań bez piłki. W przypadku Borussii Dortmund, równie ważna jak to, co pokazują piłkarze na boisku, jest otoczka towarzysząca meczom. Na stadionie tej drużyny zawsze panuje niesamowita atmosfera, a na południowej trybunie zwanej Żółtą Ścianą zasiada, właściwie staje, 25 tysięcy fanów, którzy regularnie tworzą osobne widowisko. To doprawdy niewiarygodny widok. Bensebaini. Zawicer. Mocno trzyma się na nogach. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Broni to. Niesamowita parada. To nie było dobre zagranie. Teraz naprawdę świetna piłka. Dobrze się to dośrodkowanie zapowiadało, ale żaden z kolegów nie sięgnął piłki. Niklas Süle. Rierson. Malen. Emre Can teraz. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Rzutka piłki w szesnastkę. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Adeyemi. Süle. Rierson. To, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Sędzia teraz dyktuje rzut wolny dla Borussii Dortmund. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Brandt.
Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Ryerson. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Wznawiamy mecz po przerwie, przed którą to przerwą Borussia Dortmund wypracowała sobie minimalne prowadzenie. Czy stać ją na więcej? Co zrobi w tej sytuacji? Odbiera czysto w polu karnym. Wypieszczone podanie i dalej groźnie. I tak, proszę Państwa, gol! Mamy wyrównanie. Odrabiają dwubramkową stratę. Cóż za comeback, co za historia. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jak? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Malen mija go sprytnym zwodem. I teraz Borussia rozpocznie grę z rzutu wolnego. Bez problemu odbierają piłkę. Hummels. Bensebaini, gra wstrzymana, out po tym wejściu przeciwnika. Rami Bensebaini, Emre Can, Malen, Ryerson. Akcja Borussii Dortmund, obiecująco to wygląda. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest... Teraz będzie niebezpiecznie! I teraz niestety przerwana obiecująca akcja. Był spalony. Nieudane podanie i przechwyt. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek. Teraz bramka, to się w głowie nie mieści. Fantastyczne umiejętności. Co za wrzawa. No, rzadko mamy okazję oglądać taki popis umiejętności. O takiej bramce nożycami marzy chyba każdy. I znowu gramy. Zawodnicy Borussii Dortmund na pewno myślą o odrobieniu bramki straty. Borussia teraz gra dalej. Sędzia dobrze puszcza grę. Ale teraz nie ma już mowy o korzyści. Sędzia odgwizduje faul. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Brawo, dobrze w obronie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Lejosz mimo faulu utrzymuje się przy piłce. Zastosowana korzyść. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Brandt. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Out po tym wejściu obrońcy. Brandt.
No i po ataku zagrożenie minęło. Teraz strzał, ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. No tak, to nie mogło zagrozić bramce. Julian Brandt. Kobel. Brandt. Hummels. Emre Can. Julian Brandt. Adeyemi przy piłce. Uwaga! Może strzelać! Co za bramka dla Borussii! Dortmundczycy zdobywają wyrównanie. Czasu jest wciąż dużo. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. I strata kolejorza. Brandt. Sędzia nie gwiżdże faulu. Dortmundczycy utrzymali się przy piłce. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. I teraz Borussia rozpocznie grę z rzutu wolnego. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Kobel broni bez wysiłku. Rami Bensebaini. Bensebaini. Borussia teraz gra dalej. Sędzia dobrze puszcza grę. Can. Rami Bensebaini. Bensebaini. Hummels. Emre Can. Süle. Ryerson. Malen. Malen. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Borussia wywalczyła korner w ostatnich minutach. Jeśli teraz strzelą, rywal może nie zdążyć wyrównać. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. No, chyba trafi! Tak, proszę Państwa, mamy gola! Czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Popatrzcie Państwo, co za wykonanie. Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka. Niklas Süle. Hummels. Wiedzą to kibice, wie drużyna. Zwycięstwo jest tuż, tuż, ale przewaga minimalna. Co im wróżysz w końcówce, Jacku? Tomku, na pewno łatwo nie będzie tego dowieść, bo bramki w tym spotkaniu padają niemal co chwilę. Ale też trzeba pochwalić tę ekipę za znakomitą grę w ofensywie.
Jeśli sięgną tu po zwycięstwo, to myślę, że jak najbardziej zasłużenie. Ewnewej, faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Jest uderzenie. Jest zła próba, ale jednak trochę zabrakło do pełni szczęścia. Wszyscy spodziewali się raczej rozegrania. Tu taka petarda. Szkoda, że niecelna. Mark Fiński. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Piłka trafia do Malena. Sędzia nie gwiżdże faulu. Dortmundczycy utrzymali się przy piłce. Julian Brandt. Emre Can. Hummels. Sabitzer. Piłka prosto do Royce'a. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ogrywa piłkę w pole karne. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jak można było spudłować w takiej sytuacji? No i koniec meczu. Zespół gości schodzi z boiska zawiedziony. Pewnie nie tego się dzisiaj spodziewali. Zespół grał dzisiaj tak jakby z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Straty w środku pola, błędy w obronie możemy wyliczać bez końca. Na pewno spodziewaliśmy się po nich znacznie więcej. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. To są te momenty, które lubimy celebrować. Zespół odnosi zwycięstwo, a indywidualne wyczyny gwiazdy dzisiejszego meczu też będą zapamiętane. Po pierwsze, zdobyta bramka. Po drugie, ta sytuacja, w której do zdobycia gola zabrakło dosłownie milimetrów. Bardzo udany występ. Yeah.